Cześć. Dzisiaj wypowiem się na temat pytań do matury ustnej. Są trzy typy pytań, jak wiecie. Pierwsze z nich zawierają w sobie tekst o charakterze literackim w całości lub we fragmencie. Drugi typ pytań to te z tekstami językowymi. I trzeci typ pytań zawiera tekst ikoniczny, czyli plakat, obraz, grafikę, rysunek bądź zdjęcie rzeźby itd. Które pytania są najłatwiejsze? Zacznę od literackich. Te mają zwykle odwołania do tekstów kultury. To ułatwia zadanie, gdyż macie większe pole do popisu. Większy wybór. Możecie szukać odpowiedzi w tekstach o różnym charakterze, na przykład w filmach, w obrazach. Macie wtedy do interpretacji jednakże często wiersz, to już jest trudniejsze, bądź fragment jakiejś lektury. Czy te pytania są łatwe? Wydaje mi się, że tak. Łatwiejsze jednak są pytania z tekstami językowymi, chociaż uważacie dokładnie odwrotnie. Waszym zdaniem są to pytania najtrudniejsze. Najczęściej boicie się pewnych sformułowań, które zawarte są w temacie, nie wiedząc, że najczęściej odpowiedź jest w tekście. Ten tekst należy dobrze zrozumieć, przeczytać raz lub dwa razy, całe 15 minut na przygotowanie. To bardzo dużo. Można znaleźć odpowiedź. Takie pytania mają jeszcze inną, bardzo ważną zaletę, bo można odwołać się do własnych doświadczeń komunikacyjnych, a więc przytoczyć jakąś anegdotę z życia własnego, kolegów, albo coś wymyślić na poczekaniu. I wtedy już nie obowiązują Was jakieś tytuły, nazwiska autorów itd. Myślę, że są to bardzo łatwe pytania. Oczywiście trzeba też się odwołać do jakiegoś tekstu kultury, ale tu można korzystać z filmów, z obrazów. Może z obrazów byłoby trudno, bo tam pytania dotyczące języka niewiele z tym mają wspólnego. Ale z filmów na pewno można korzystać. No i trzeci typ pytań, uważany przez Was za najłatwiejszy, chyba nie jest, ale taki łatwy, ponieważ oprócz tego, że macie do interpretacji obraz bądź też plakat i tak dalej, to trzeba odwołać się najczęściej do tekstów literackich wyłącznie, co utrudnia zadanie, ponieważ jest mniejszy wybór i wtedy trzeba przypomnieć sobie książki, które przeczytaliście. Tyle na temat trudności pytań na maturze ustnej. Podsumowując, uważam, że wszystkie są bardzo łatwe, bardzo rozwijające, a przygotowanie do matury ustnej to sama przyjemność. Życzę zatem miłej zabawy przy nauce z języka polskiego. Do zobaczenia i łapka w górę, komu podobała się lekcja.